Proszę, proszę. Proszę, jaki dzisiaj poranny spacer super. Jaki super spacer. O, i można trochę nawet podskoczyć i się pobawić. Ptysia to malutka dziewczynka. Ona ma może ze 4 miesiące. Znaleziona została 2 tygodnie temu przy szosie płacząca. W gorszym stanie niż w tej chwili. Trochę się dziewczyna nam poprawia. Ptyśka, chodź Rutytku, chodź jak pięknie. Chodź jak pięknie. Przed nią jeszcze dużo badań. Prawdopodobnie jej uraz nastąpił tak, że ktoś się pozbył jej, wyrzucając ją z samochodu. I takie małe dziecko, jak klapnęło intensywnie na pupę, to kręgosłup się uległ uszkodzeniu. I zobaczymy, co się z tym uda zrobić. Czy to się w ogóle jeszcze nadaje do operacji, czy nie. Na pewno ptysia nadaje się do rehabilitacji tak, żeby odzyskała tak zwany chód rdzeniowy. Czyli jakby jej łapki będą pracowały tak trochę niezależnie od głowy. Ale da się na tym chodzić, no. Tylko też potrzebuje rehabilitacji, diagnostyki. A my potrzebujemy nie tylko funduszy na to, ale potrzebujemy też człowieka, który by się podjął nawet nie adoptować ptysi, bo rozumiemy, że to jest bardzo ciężkie, ale jakby być ptysi takim opiekunem nie wirtualnym, tylko realnym, który przyjechałby od czasu do czasu, zabrał ją na rehabilitację, zabrał ją na zabiegi, bo to przekracza nasze możliwości. Nie jesteśmy w stanie zostawić wszystkich zwierząt i poświęcić pół dnia na to, żeby z jednym z nich gdzieś pojechać. Oczywiście w kryzysowej sytuacji to się robi, ale na takie systematyczne działania to przydałoby się jakieś wsparcie dla ptysi. Także ciocie, wujkowie, rozpatrzcie się w swoich możliwościach. Może ktoś będzie mógł się tak włączyć, a my będziemy wtedy wszystkie umawiać ptysiowe wizytki. Tak, ptysiu, to jest samo słońce ta suczka, samo słońce. Ona by od ludzi w ogóle nie odstępowała. Nie wychodzi sama na spacer, bo nie chce. Bo po prostu jak ją się wypuści samą, to ona wtedy siedzi pod progiem i płacze, żeby koniecznie ktoś do niej przyszedł. Z jednej strony to jest jej potrzeba kontaktu z człowiekiem, ale z drugiej strony przypuszczamy też, że to jest szok, jakiego doznała, kiedy została opuszczona, kiedy samotność skojarzyła jej się z bólem, z przerażeniem, więc szuka opieki cały czas. Tak? Chodź, ptysieńko. Może trochę pobiegaj jeszcze, może ty trochę pobiegaj, troszkę chociaż.